Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Stało się. Szymon Hołownia, dzielny pacjent, został marszałkiem Sejmu. Za chwilkę obejrzymy sobie wspólnie i skomentujemy jego przemówienie Sejmowe, bo podobno jest tam bardzo wiele smaczków, które skomentowania. Wymagają, ale zanim do tego przejdziemy, pragnę podkreślić, że ja się w żaden sposób z Szyboda Hołowni nie nabijam, nazywając go dzielnym pacjentem. To zdjęcie, które widzicie teraz z prawej strony, jest to zdjęcie, który, które sam Szymon Hołownia wrzucił na swoje media społecznościowe. Tak, drodzy Państwo, nie mylicie się. Szymon Hołownia w czasie propagandy zarazowej poszedł do przychodni przyjąć zbawienny eliksir. I tak się tam zachowywał, że obsługa tej przychodni postanowiła cisnąć z niego bekę i wypisała mu dyplom dzielnego pacjenta, który zwykle wypisuje się kilkulatkom. Tutaj dostał to facet 40, a może nawet 50+, plus, czyli obsługa uznała go za niedojrzałego dzieciaka. A facet nie zrozumiał tego, że został wyśmiany, upokorzony przez obsługę przychodni i wrzucił to na swoje media społecznościowe. Drodzy Państwo, Może i Szymon Hołownia jest dzielny. Aktorem raczej kiepskim, bo jak płakał nad konstytucją, to raczej wszyscy widzieli, że te łzy to były sztuczne. No ale za to nie jest zbyt inteligentny. Tak się wydaje. I w dodatku jeszcze w swoim sztabie nie ma ludzi zbytnio rozgarniętych. To jak ktoś lubi z, y, humor y, Walaszka, to wie o co chodzi, dlaczego to było zabawne. Jak ktoś nie lubi humoru Walaszka, no to zapraszam. Posłuchajmy, co on tam teraz, pan Hołownia, będzie mówił. Takie mam dziwne wrażenie, że czeka nas <grywka> powtórka z Mam Talent. Tylko, że tam jak prowadzący robił z siebie, jakby to powiedzieć, nierozgarniętą istotę, to ośmieszał tylko widowisko i telewizję, z której zresztą chyba zaraz potem wy wywalili. Teraz to formalnie jest druga osoba w państwie, więc. Więc ośmieszał będzie tak, jakby trochę nas wszystkich. No ale drodzy Państwo, może nie będzie tak źle. Przejdźmy sobie tutaj do tego momentu, gdy było głosowanie. Zobaczmy, kto tam głosował, jak to wszystko wyglądało. W końcu to historyczna y, chwila. Y, gwiazdor. Y, Telewizji na trzy litery zostaje marszałkiem Sejmu. Dobrze, że nie prezydentem, bo jak globalistyczne elity, na przykład na Ukrainie, z gwiazdora telewizyjnego zrobiły prezydenta, no to wszyscy wiemy, czym to się dla Ukraińców skończyło. No miejmy nadzieję, że gwiazdor telewizji na trzy litery, który został marszałkiem Sejmu, no nic takiego strasznego, jak Zołęski na Ukraińców na nas, Polaków on nie sprowadzi. Lecimy. Ustawiam zasady głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonanie wyboru z listy. Po zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się lista z nazwiskami kandydatów, którą można przesuwać za pomocą pola do przewijania ekranu dotykowego. Aby oddać głos za kandydaturą należy dotknąć kwadratowego pola celem zaznaczenia wyboru danej kandydatury. Potwierdzenie zaznaczenia pojawi się w kwadratowym polu wyboru. Aby zmienić decyzję, należy ponownie dotknąć pola wyboru, aby odznaczyć, a następnie należy dokonać ponownego wyboru innej kandydatury. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić swoją decyzję przez naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij. Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu a zatem brakiem możliwości zmiany decyzji. Niezaznaczenie żadnej z kandydatur i naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z oddaniem głosu przeciwko obu kandydatom. Nie widzę uwag, nie widzę pytań, wszystko jasne. Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 regulaminu Sejmu Sejm wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszone zostały kandydatury posła Szymona Hołowni i poseł Elżbiety Witek. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w... To bez urazy, ale jak był tylko Witek i Hołownia, to ja się nie dziwię, że Hołownię wybrali. Chyba nie było opcji, żeby na nikogo nie głosować, tak mi się wydaje. I to też jest takie chyba dość ważne, bo żeby nie było wątpliwości, nie popieram Konfederacji, to jest skrajnie niefajna partia, ale no, trzeba być uczciwym. I, bo teraz jest na nich nagonka, że głosowali za Hołownią. Jeśli to było tak, że nie można było nie głosować na nikogo, no to chyba człowiek, który tylko beczał nad Konstytucją, tylko chciał nas wszystkich zabykać w domu, tylko yy, <laughs> nie błyszczy inteligencją i sam siebie ośmiesza na Facebooku. No, chyba jednak lepszy od pani Witek, tak mi się wydaje. Także jakbym miał do wyboru dać sobie odrobać lewą albo prawą rękę, to oczywiście wolałbym uciec, no, ale jak już bym całkiem nie mógł wybrać, to chyba też wolałbym stracić lewo, niż prawo, bo jestem praworęczny. W urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko jedną kandydaturę. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku... Za... To padio i padob. A co z 248 pozostałych obie płciami? ...atwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji. Zatem proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru marszałka Sejmu. Patrz, patrzcie, patrz, nawet tutaj musiał podglądać jeden do drugiego, nie wiedział jak zrobić. Oni są jednak naprawdę uroczy. Gdyby nie to, że oni to robią. To kolejny z ściąga. Gdyby nie to, że oni to robią za nasze pieniądze, to powiem by Wam szczerze, że to byłby niezły kabaret, ale tak to osobiście jednak zostaje przy tam neonówce czwartej fali. O czwarta fala to jest bardzo fajny kabaret. Tajsi są i, i zabawni. Nie? Tutaj trzeba rozróżniać takie dwa pojęcia: zabawne, kabaret neonówka, trzecia fala, e, czwarta fala, przepraszam, zwłaszcza czwartą falę, po, po, polecam bardzo fajny kabaret. I śmieszni. Czyli tam ci posłowie, senatorowie, ministrowie. To, 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 to jest jednak zasadnicza różnica, tak mi się wydaje. <laughs> Zabawne spoko. Śmieszni chyba jednak nie. Zobaczę, to jest jednak bardzo skomplikowane na rzecz, w związku z tym zajmuje jej to jednak długo czasu. Boże no wydawałoby się, że... Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? <laughs> Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. I kto wygrał? No obstawiam szyboda na he <noise> Ale zobaczcie, przed chwilą było widać? 193 na bitek. Czyli chyba ktoś też jeden na nią nie głosował, bo chyba jest... No, teraz przyjmuje yy, gratulacje. Chyba dał radę się nie, nie spłakać. Jest bez maseczki, co też takie trochę dziwne. O, proszę bardzo, na no, misia z szefem SLD, bo no, ja bym się wstydził. Drodzy Państwo... Dobrze, przynajmniej ta pani z SLD tak po męsku podała dłoni. Drodzy Państwo, głosowanie jeszcze nie zakończone. Jeszcze nie? A, w głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Ale Większość bezwzględna wynosi 230 posłów. Poseł Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów. Poseł Elżbieta Litek 193. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Dzielny pacjent! Brawo, brawo, brawo. Dać mu konstytucję, żeby mógł sobie popłakać. Ja tak uważam, tak powinno być. Proszę, bardzo, zobaczcie. O. Wiecie, jeśli panu ludzie coś się stanie, to ten facet zostanie prezydentem, to się nie ma z czego śmiać. I zamiast strażnika konstytucji będziemy mieli płacz nad konstytucją. O, a cieszy się, śmieje się. Dobrze, czyli może nie będzie płakał. Zawsze dobrze, bo nastroje powinny rosnąć w górę. Panie i panowie posłowie. Bardzo proszę pana marszałka Szymona Hołownie o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Zobaczcie, tylko z jednymi się się przywitała z tej biedni. Nie Gratuluję. Dziękuję panie, panie. marszałku dziękuję, panie. i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panowie ministrowie? Dziękuję. No jednak sobie przypomniał, że tam też są. A, a tym ręki nie podał. Biedni. E. Biedni, biedni. Szkoda ich. O, jeszcze jakaś laurka musi być. O, proszę bardzo. Laurka dla Pana Sawickiego. Brawo. Pan Szymon też, może liczył, że też kwiatki dostanie. A to nie, Lipa nie dostanie. Ha, Zobaczcie, oni są na ty, nie? i tak dalej, no. Warto wiedzieć, warto wiedzieć. <wyłkudź> no już, dawaj pan przebowę. Nie robimy dłużyzn, nie? Szanowni Państwo, panie marszałku seniorze, panie i panowie posłowie. Zobaczcie, też tylko dwie płcie. Też tylko dwie płcie. To jest, uważam, że skandal, jak na takiego tęczowego marszałka, że wyznaje tylko dwie płcie. Yy, ja żądam, żeby wymienił wszystkie 250 płci z nazwy. Yy, jestem przekonany, że ich nie zna. Ale a skoro popiera, to chyba powinien wiedzieć w ogóle, jak się chociaż nazywają. Nie mówię dużo jakiejś definicji. Wysoka Izbo. A przede wszystkim, drodzy współobywatele, jest pan prezydent, Przepraszam, Panie Prezydencie, spodziewałem się Pana tutaj, cieszę się, że jest Pan wciąż z nami, bardzo się z tego cieszę. Tego wystąpienia nie sposób zacząć inaczej niż zrobił to właśnie Pan Prezydent Andrzej Duda. Od podziękowania tym 21 milionom, 966 tysiącom, 891 wyborcom. Którzy 15 października zdecydowali w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dali... Panie Szymonie, pan, nie, pan tutaj nie zwala na nas widy za to, co Pan zamierzasz odpierdzielić. To nie myśmy zdecydowali o przyszłości Polski, tylko my jak zwykle mieliśmy do wyboru wybór między jednym a drugim złem. Jedni uznali, że pan jest mniejszym złem, inni uznali, że ktoś inny jest mniejszym złem, jeszcze inni uznali, że trzeba głosować na kogoś innego. Ja nie powinienem tego mówić, ale, ale to powiem. Nie głosowałem na pana, ha ha ha, 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 ha. więc mnie pan możesz nie dziękować. Napis też nie głosowałem, w ogóle nie powiem na kogo głosowałem, Haha, ha. ha, 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 ha. Ale proszę mi, proszę mi nie dziękować, i proszę mi tutaj, bo wiecie, takie teksty to jest wredota, bo tutaj generalnie chodzi o to, że potem taki polityk będzie wmawiał ludziom, że to oni są współwinni tego, co, co on zrobił. Ile to razy słyszeliśmy takie teksty, typu, że no, zostaliśmy wybrani, ktoś na nich głosował, to jest widać ludzi, że wybrali takich polityków, i oni się. Potem próbują rozgrzeszać z rzeczy, które ewentualnie zrobią, że to nie ich widać, tylko widać ludzi, którzy na nich głosowali. Ja przepraszam, kurde, na kogo ludzie mieli głosować? Na PiS? Na platformę? Na hołownię? Kurde, w tym roku wyjątkowo mocno nie było na kogo głosować. Naprawdę. My w Polsce od dawna nie mamy na kogo głosować, ale w tym roku było wyjątkowo mocno, że nie było na kogo głosować. I proszę nie robić sytuacji, w której przykładowo wchodzi się do lekarza i lekarz mówi tak. Panie Krzysztofie, co padł uciąć? Lewą rękę, lewą nogę, czy może prawą. E, e, czy może prawą rękę? No i mówisz, panie doktorze, ja bym wolał, żeby mi nic nie uciąć. Nie, coś, musisz, co, coś coś musi pan mieć ucięte. No i to w końcu mówisz, tak? No potem ci lekarz mówi, przecież pacjent sam chciał. No to byśmy zrobili to, co pacjent chciał. Nie, kurde. Jestem przekonany, że większość ludzi głosowała przeciwko, a nie na. I większość ludzi to by bardzo chciała, żebyście, żeby żaden z was nie był w Sejmie. Więc proszę teraz nie obwiniać narodu za to, co wy dopiero planujecie odpierdzielić, bo wy już wiecie, co odpierdzielicie. Nam, 460 posłankom i posłom... Na... Znowu dyskryminuje 248 budzi, to jest skandal. Powinni już go schejtować w TVN-ie. Najsilniejszy w historii wolnej Polski <coughs> mandat do reprezentowania ich w tej izbie. To wielki honor... To potężne zobowiązanie. To dowód, że Polki i Polacy naprawdę są bardzo dojrzałym społeczeństwem. Nie kać, nie kać. A skoro ten sejm wziął się z tak bezprecedensowego społecznego zrywu, to na te cztery lata mamy bardzo jasne zadanie. Każdego dnia Dowodzić, że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc 15 października w tych długich kolejkach pod lokalami wyborczymi. Nie zawieść oglądających nas teraz naszych dzieci i tych, którzy w sztafecie pokoleń stali przed nami na tym miejscu, gdzie teraz stoję wielkich marszałków Sejmu odrodzonej Rzeczpospolitej, których wspominali już dzisiaj i pan prezydent, i marszałek senior, wywodzącego się z endecji Wojciecha Trąbczyńskiego, ludowca Macieja Rataja, socjalisty Ignacego Daszyńskiego. Ja przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików. Ale znam jej serce. Jak nie no Panie Szymonie, ubierz pan grać na emocjach, rozpłakać się na zamówienie, ubierz pan kadzić, ubierz pan zwalać winę za rzeczy, których pan jeszcze nie odpierdziłeś, ale jak najwyraźniej pan zamierzasz na ludzi, którzy pana wybrali. Ubierz pan <laughs> bez zmrużenia oka nawoływać do pozbawienia ludzi praw człowieka, tutaj przypominam te kwestie, co pan robiłeś w czasie zarazy, czyli te nawoływanie do lockdownów dla niezaszczepionych i, i, i inne tego typu rzeczy, no mi się wydaje, że zdolności polityczne ma pan bardzo, bardzo Wysokie. Zresztą sam fakt, że zafażał pan tak wysoko, czyli właśnie da fotel marszałka Sejmu, i tutaj nie możemy nie zwrócić uwagi, że jest pan chyba osobą, która jest no, lepiej umocowana politycznie niż Kukis 15, no bo poprzedni, pana poprzednik Paweł Kukis, no jednak dał się PSL-owi bardzo mocno zjeść, wykorzystać, um, a pan nie. Wiadomo, że bez PSL-u, bez pada Kabysza, pan w ogóle nie wszedłby do Sejmu. Bo pada formacja kompletnie nie miała jakiegokolwiek zaplecza technicznego, nie nazbieralibyście Państwo podpisów, to jest oczywiste. I to, co PSL wnosił do koalicji Padem, głównie, to jest właśnie to, że nazbieraliście podpisy. Potem nazbierali padu podpisy. Potem zrobiliście fantastyczną wręcz socjotechnikę. Wmawiając ludziom przed wyborami, że trzeba na Was głosować, bo jak się na Was nie zagłosuje, to Wy możecie nie przekroczyć 8% progu wyborczego, bo sami zdecydowaliście, że Wy jako koalicja będziecie skakać przez 8% próg, a nie 5%, i że jak Wy nie przekroczycie tego progu wyborczego, to PiS będzie miał samodzielną większość. I dlatego też, mimo tego, że realne poparcie mieliście na poziomie 7%. To zrobiliście kilkanaście i to takie duże, duże kilkanaście na tej socjotechnice, bo po prostu zrobiliście to tuż przed sobą. ciszą wyborczą, nie bardzo był czas to odkłamać. Więc pan jesteś fantastycznie sprawnym politykiem. Nie, to nie jest komplement. E, więc proszę nie mówić, że pan się nie znasz na polityce, bo jesteś pan mistrzunio pierwszej klasy. Naprawdę, lepiej padł idzie politykowanie niż ryczenie na zawołanie nad konstytucją. Ale może to dlatego, że to było w 2020 bodajże, czyli tam 3, 3,5 roku doświadczenia Boże zrobiło swoje. Boże to o to chodzi. O którym czasem zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc. Mówi człowiek, który y, próbował y, zamknąć połowę społeczeństwa w domu tylko za to, że nie przyjęli dobrowolnie preparatu. Nie, no rzeczywiście to nie przemoc. Przemoc to jest wtedy, jak na przykład przemocowy ojciec bije matkę. To, co państwo postulowaliście robić w czasie zarazy, to już się ocierało o nazizm. To, to, to było coś dużo, dużo gorszego niż zwykła przemoc. Polityka to troska. Ta sala! Tak, polityka według definicji to jest troska o dobro wspólne. Tylko że, już praktycz... Tylko, że praktyka polityki od teorii polityki od definicji odeszła tak głęboko, że to już nawet słyszeli się par śmiechem. I to naturalnie, nie tak jak pan Szymon nad konstytucją na zawołanie płakał. Nie, ja jestem naturalny. To nie oktagon z gali MMA, to dom. Z... Mówi się MMA, panie Szymon, jej chołowniej. Nie ma gali MMA, jest, jest gala MMA. Ale spoko, spoko panie Szymonie. Jak, jak, jak po polityce, na pewno pada wezmą do Fejmu MMA, cloudu czy tam do czegoś innego. Do, do, do Fejmu może nie będą chcieli, bo tam jednak. Ta, ale do, do, do clouda wezmą, sądzę, sądzę, że tak. Wreszcie oto tam znam kogoś tam chyba prowadzącego, to jak zagadam, to, to, to może pada wezmą. Spotkań. Tylko proszę nie płakać, i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie, dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona Chciałbym. zaczęła się psuć od Sejmu. I od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. Tu się osobiście nie zgodzę. Moim zdaniem, polityka w Polsce zaczęła się psuć. Od, od stanowisk ministerialnych. Tak uważam, ale faktycznie to jest prawda, że w Sejmie, no bo powiedzmy wprost, no, było bardzo dużo hamstwa. Na nazywajmy, czy może po imieniu tego nie nazywajmy, bo wiadomo, że jakby trzeba było to nazwać po imieniu, to te słowo na H to jest zbyt łagodne. To, to co się odstawiało w Sejmie, to było dużo bardziej karygodne niż takie zwykłe chamstwo. No wiecie, jak... Nie pamiętam, jak się nazywała ta wicemarszałkini Sejmu. Ta, coś, co się wyzywała z panem posłem Braudem. Ta, co podżegała do wojny z Rosją. Co ta wsiadła sobie do czołgu i wrzuciła to swoje zdjęcie na swój padpage z seksem na Rosję. Co moim zdaniem było oczywistym podżeganiem do wojny napastniczej względem Federacji Rosyjskiej. Za co w normalnej sytuacji... W kodeksie karnym są sankcje za coś takiego przewidziane, nie? No ale zrobiła to w chorym, w chorym czasie, gdzie pojawiło się takie pojęcie, jak uwaga, podżeganie do pokoju, i, i to było rzekomo coś negatywnego. A podżeganie do wojny, które jest przestępstwem opisanym w kodeksie karnym, nagle stało się czymś chlubnym i pozytywnym. No miejmy nadzieję, że normalność wróci, zanim te czyny zdążą się przedawnić. Bo no moim zdaniem, podżeganie do wojny, i to w sytuacji, w której jeśli jako polityczka całkowicie zwolniono z jakiejkolwiek, z jakiejkolwiek konsekwencji konfliktu zbrojnego, bo wiadomo, że zostanie się w razie czego wywiezionym bezpiecznie z kraju. Na, na żaden front nie zostanie się wysłany, i tak dalej, nie. Ehm, no to wydaje mi się to wyjątkowo podłe i, i okropne. No ja, ja tylko mam nadzieję, że ci wszyscy podżegacze wojenni, począwszy od tych yy, politycznych, a skończywszy na tych YouTube'owych i medialnych, to będą mieli chociaż odrobinę godności, pojadą na Ukrainę walczyć bo mam nadzieję, że Polska jednak nie zostanie wciągnięta w wojnę z Rosją, to dlaczego byśmy mieli być, no ale ci ludzie bo wszystko mogą pokazać, no, na Moskwę, tak? Pani, jak data przepraszam, zapamiętam nazwisko, no miała takiego męża kiedyś, który, którego nazwisko pamiętam i ona tak samo ma, bo po nim zostawiła Gosiewska, o, Gosiewska. Był taki poseł Gosieski, on był charakterystyczny, to jego nazwisko zapamiętałem. Posłanko Gosieska, dlaczego posłanko Gosieska nie pojedzie dobrowolnie do jakiegoś tam polskiego batalionu walczyć na Ukrainę. Uważam, że to by było z korzyścią dla narodu polskiego. Naprawdę. I dlatego od jutra. I dlatego od jutra, a nawet od dziś, jak już dowiadujemy się z mediów, wiele się tutaj zmieni. Przede wszystkim przestawi. Jak to? Prze... Już pomijałem fakt, że pan hołowia mówi o sobie w liczbie mnogiej i to jeszcze w, w, w trzeciej osobie liczbie mnogiej, czyli tak jak król. My, król, dowiedzieliśmy się, dowiadujemy się i tak dalej. No. Ego urosło. No ale jak to z mediów? że to, to no oni tutaj nie wiedzą, co zamierzają zrobić, z mediów się dowiadują? To poważni są czy oszukują? I my te dwie litery i najważniejsze znów stanie się tu słowo patria, a nie partia. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące sejm poli, policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami. A to akurat fajnie jakby te barierki zlikwidowali. Bo te barierki to było jakieś kuriozum, to się, ale to też to trzeba przyznać PiSowi. Wiecie, ja PiSu nie popieram, ale trzeba przyznać, że te barierki to były w związku z tym, że ta opozycja to robiła tam całą masę różnych protestów, tak? No to sami przed sobą raczej protestować nie będą. Zobaczymy, co zrobią, jak. Yy, yy, yy. Jak się okaże, że teraz na przykład pisowcy będą tam robić masowe protesty, czy czasem tam te barierki nie wrócą. Dobrze, że mamy zgradę te wystąpienie. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy Państwo wiecie, ale nasze słowo, nasza wola ma niezwykłą moc sprawczą, bo jeszcze zanim powiedzieliśmy o tym my, nasi koledzy stąd, to policja zaczęła proces rozmontowywania tych barier, które dzisiaj stoją samotne pod Sejmem. Naprawdę? To może to tak jest, bo to teraz są tylko dwie możliwości. Jeśli stan faktyczny wygląda tak, że policja zaczęła realizować polecenie Szymona Hołowni, zanim Szymon Hołownia to polecenie wydał. To albo policja nie realizowała polecenia Szyboda Hołowni, tylko sama siebie zaczęła to robić, a Szyboda Hołowni po prostu konfabuluje, że to jest na jego polecenie, żeby dodać sobie wiarygodności, powagi i sprawczości. Mówiąc krótko, kłamie, żeby wyjść na człowieka, który może więcej niż może. Albo też polska policja dogadała się z Krzysztofem Jackowskim i Krzysztof Jackowski wyjasnowidził polskiej policji. Wolę Szyboda-Chołowni. Ja dzisiaj będę się widział z Krzysztofem Jackowskim, to ja go spytam. Czy Szyboda-Chołownia, czy, czy, czy wyjasnowidzał polskiej policji wolę Szyboda-Chołowni? Także się dowiemy i, i będziemy to weryfikować. Nie! Budujące jest poczucia, że jest on oblężoną twierdzą. Dokończymy tego procesu. W przerwie porozmawiam z panią minister Karczmarską, z komendantem Straży Marszałkowskiej. Skontaktujemy się z komendą stołeczną policji i te barierki wreszcie spod Sejmu po tych siedmiu latach znikną. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Czy mam za słowo panie Szybonie, trzymam za słowo, nie wierzę, ale trzymam za słowo. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. Zaproponuję... Prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia Sejmu mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich do rządu, do ministrów, tak żeby te komunikacje udrożnić i nie naruszać powagi tej Izby. Za... Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że one potem będą te pytania do, do, doczekają się jakiejś odpowiedzi. Najlepiej w formie wideo i będzie co komentować. No i najlepiej jeszcze jakby jakieś gadżety przynosili ze sobą. O, to, to, to wiecie, no, muszą być jakieś tematy, nie? A proszę w najbliższych dniach, najstarszych Sejmowym stażem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem, regularne briefingi, na których przedstawiciele mediów będą mogli dowiedzieć się, co dzieje się w tej izbie. Chcę spróbować wyjść do tych, którzy w demokrację wciąż mało wierzą. Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach. Będzie... O, panie Szymonie, to ja zapraszam, bo myśmy zdaje się kiedyś byli nawet umówieni na wywiad, a potem pan nie przyszedł, nie? Nie wiem, stchórzył pan? No To ja zapraszam teraz. Wtedy pan był kandydatem na prezydenta, teraz, może, jako marszałek Sejmu. Cały czas zapraszam, cały czas zapraszam. Mam nawet konstytucję, możemy razem popłakać. Chociaż ja to, ja, ja to bardziej, o, zrobimy tak. Najlepiej, jakbyśmy się spotkali w okolicy 20, ja wtedy płacę y, zaliczki na podatek dochodowy, to pan będzie płakał nad konstytucją, ja będę płakał nad pieniędzmi, które wysyłam na zbardowanie do skarbowego. Popłaczę razem. Będzie tak sielsko, przyjacielsko. Zapraszam. Będzie miał swój podcast przez serię wydarzeń, o których opowiem za chwilę. Drodzy Państwo, jeżeli tylko wyrazicie swoją wolę, będziecie gośćmi tego podcastu, bo jak dobrze wiemy, emocje to jest coś, co współczesne media lubią najbardziej, a jestem przekonany, że ich tam nie zabraknie. Ja też oglądałem, droga pani poseł, bardzo ceniłem ten program. Sejm nie będzie azylem dla przestępców. Nie? Przed chwilą widziałem. A nie. E, ale, ale ja, jak to nie będzie azylem dla przestępców? bo mi się, to znaczy wiecie niby jest taka zasada, że jesteś niewinny dopóki nie udowodni ci się winy ale mi się tak wydaje, że jeden chyba ktoś, kto się bał przyjechać na kampanię wyborczą, że go aresztują, bo zdaje się miał zarzuty mieć postawione przez prokuraturę, coś, coś takiego i go jakimś listem szukali, to chyba z zagranicy prowadził coś, coś, coś mi się tak wydaje ja go widziałem bo się dostał do sejmu, nawet w focie wrzucał tak, tak mi się coś wydaje może się mylę Sejm nie będzie polem do korupcji. Sejm nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy. Mój cel i program jest prosty. Widzicie państwo, to dobry moment, idealny wręcz, żeby powiedzieć... Ale swoją drogą to było memiczne, naprawdę. Pan Szymon powiedział, że Sejm nigdy nie będzie miejscem dla pogardy i, i zaczęli go wyzywać. <laughs> Przepraszam, krzyczeć yy, i krytykować. <laughs> tak, to, 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 to było memiczne, naprawdę. Że mój cel i program jest prosty. Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pokazują dzieciom Sejm... Nie zasłaniali moczu i nie zatykali uszu. Przeciwnie, by mówili, zobaczcie, tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadzamy. Oh, proszę bardzo, to jest... Ale wiecie, że to jest tekst, który ja kilkakrotnie mówiłem na, uż, na vlogach, że chciałbym dożyć takiego czasu, gdy nie będę musiał córce tłumaczyć, że język parlamentarny to nie znaczy pospolite chamstwo, tylko znaczy, że taki wyższy kulturalny język. No, 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 brawo, brawo, brawo. Doceniam, doceniam, bo rzeczywiście taka sytuacja, gdzie nie wiesz, czego bardziej dziecku zabraniać, czy patostreamingów klasycznych na YouTubie, czy tych z posiedzeń Sejmu, to, to nie jest zdrowe. To, to, to nie jest zdrowe. Ale i... ciekawe, jak pan Szymon Hołownia do tego doprowadzi. Na przykład, nie wiem, zabroni prawa wystąpień nisko kulturalnym posłom? Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Mm, dobrze, dobrze. Pan bo tutaj pije do pana prezydenta Dudy, żeby nie powierzał misji tworzenia rządu panu Morawieckiemu. No, bo. Jednak no, przegrali głosowanie na marszałka i to tak z kretesem. Ciekawe co pan prezydent da to. Sądzę, że go goleje. Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na niej ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam. Ale są tu one to no tu jesteśmy zgodni z tą różnicą, że ja się głęboko nie zgadzam z poglądami praktycznie wszystkich z tych ugrupowań. Albo inaczej, głęboko się nie zgadzam z dużą częścią poglądów wszystkich tych ugrupowań. No a pan Szymon to rozumiem, że przynajmniej ze swoim ugrupowaniem się zgadza. Przynajmniej. Ale tutaj mamy dużą ze sobą pole wspólne. wspólne. Z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Tu wszystkich posłów, czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji, obowiązywać odtąd znów będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play. Zleciliście mi dziś pracę, rolę stróża powagi i porządku w tej Izbie. Biorąc pod uwagę, że pan Szymon jest dzielnym pacjentem, to jak mówi o tym, i że naraz będzie stróżą powagi, to trochę tak jak pan Duda, który mówi, że jest stróżem konstytucji. Brzmi memicznie. Zapowiadam was więc, że będę bezwzględnie przestrzegał zasad, na które się wspólnie umówiliśmy. Z szacunku do tych 21 milionów Polaków, którzy nie po to stali nocą w kolejkach, żebyśmy teraz tracili ich cenny czas. Panie Szymonie, bo to już drugi raz powiedział pan nieprawdę na ten sam temat, więc już sprostuję. 21 milionów ludzi nie stało w kolejkach i to jeszcze w nocy. Ja na przykład w ogóle nie stałem w kolejce. Poszedłem i nie było kolejki. To, to był jakiś w skali wszystkich głosujących ci ludzi, którzy stali po nocy w kolejce, to był jakiś Mały odsetek. Yy, bo tak, wie, wiecie, jak raz się powie tam trochę tak nieprawdy i tak dalej, no to jeszcze jakoś tak. Ale jak się robi z tego takie, no stop, to to tak trochę gorzej brzmi. To prostuje, prostuje. Na kolejne show. Zakładam, że nie tylko jeden ja na tej sali chciałbym w to wierzyć. Mam już ze sobą, za sobą etap show. I etap płomiennej publicystyki. Naprawdę? Nie będzie już ryczenia nad konstytucją? Szkoda. Że chcecie, żebyśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku. Do siebie nawzajem i do wszystkich obywateli i obywatelek Rzeczpospolitej. Niezależnie od ich wieku, płci, tego czy są wierzący czy niewierzący, czy mieszkają na wsi, czy w małych miastach, czy w metropoliach, czy są seniorami czy osobami z niepełnosprawnością. Drogie posłanki, drodzy posłowie, witajcie w Sejmie różnych Polaków, w Sejmie Rzeczypospolitej. Wiwat wszystkie stany! No, ro A, rozumiem, że Pan Szymon tutaj próbował yy, błysnąć, że zna trochę historii. To, to, to chyba o to chodziło z tymi stadami. Trochę mikrofon tam stawił opór, ale generalnie tylko trochę. I co teraz będzie? Postaramy się coś na to zaradzić, panie pośle. Ale to, to, jest, to jest nieładne. Ktoś coś pysknął z sali, myśmy nie słyszeli, co było z sali pysknięte i pan Szymon odpowiedział. Pan Szymon, który ma doświadczenie telewizyjne, powinien wiedzieć, że mikrofony takiego pyskowania z sali nie, nie zbierają i powinien powtórzyć. Bo ja teraz nie wiem, do czego pan Szymon zrobił ripostę i chciałbym się odnieść, chciałbym tam szpilę wsadzić i nie mogę. To jest dyskryminacja. Panie i Panowie Posłowie, za chwilę zarządzę przerwę, w której oczekuję na przedłożenie projektu uchwały, o której mowa w artykule 5 ust. 2 regulaminu Sejmu, dotyczącej ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu. W tym celu zarządzam przerwę w obradach do godziny 17.30. No i drodzy Państwo, teraz jesteśmy w trakcie tej przerwy. Tyle drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy, przekonamy się, jak to będzie dalej. Pa!